Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając, jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę. Jezus im odpowiedział, ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodzi chrzest Janowy, z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi, nie wiemy. On również im odpowiedział, zatem ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani bracia i siostry, tę dzisiejszą katechezę chciałbym poświęcić wartości Słowa Bożego w naszym życiu wiary. Bo jeżeli wczoraj mówiliśmy o tym, że wiara to jest oświecona Słowem Bożym decyzja życia, by iść za Panem, by z Nim być, to nieustannie potrzeba się karmić Słowem, aby ta decyzja była coraz mocniejsza. Powie święty Paweł, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Żywe i skuteczne jak miecz. Miecz to tak działa, że nie możesz zostać pod mieczem. Musisz być albo po jednej, albo po drugiej stronie. Miecz, który odcina. I tak samo głęboko przenika nas Słowo Boże, które mówi, musisz się opowiedzieć, albo jesteś po tej, albo po tej stronie. Wiara rodzi się ze słyszenia Słowa Bożego, ale też wiara umacnia się tym bardziej, im bardziej przyjmujemy Słowo Boże. Bóg, w którego wierzymy, to jest Bóg, który mówi. To jest, bracia i siostry, jedna z najważniejszych i najbardziej podstawowych prawd naszej wiary. Bóg, w którego wierzymy, to jest Bóg, który mówi. Bóg, który w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, Słowem wcielonym. Jeden z psalmów powie, on nie jest jak inni bogowie. Tamci mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą. Ich język nie wydaje głosu, bo to są bogowie zrobieni przez człowieka, dzieło rąk ludzkich, ze srebra albo ze złota. Jest w człowieku taka pokusa, żeby sobie zrobić Boga. I taki Bóg zrobiony przez człowieka będzie niemy, a więc jest wygodny. Bo nie pouczy, nie przestrzeże, nie napomni, nie skarci, ale niestety także nie pobłogosławi, nie pocieszy, nie powoła. Niemy Bóg, niemy Bożek. Ale to jest dzieło rąk ludzkich, a Bóg jedyny i prawdziwy, Bóg, który w Chrystusie staje się człowiekiem, to jest Bóg, który ma usta i to jest Bóg, który do nas mówi. I bracia i siostry, jedno z najważniejszych zadań w naszym chrześcijańskim życiu wiary polega na tym, żeby się nie impregnować na dźwięk Bożego Słowa. Żeby to Słowo Boże w siebie wpuszczać, a potem pod Jego wpływem podejmować chrześcijańskie życie. Ten Balaam, tajemniczy wieszcz, o którym słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, jest scharakteryzowany jako mąż, który słyszy Słowa Boże. Potem może być prorokiem, potem może je głosić, ale najpierw musi słyszeć Słowa Boże. A z kolei, gdy słuchamy dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus, który w świątyni głosi Słowo i jest lud, prosty lud, który przychodzi z wiarą tego Słowa słucha i arcykapłani, którzy zaczynają kombinować. Właśnie są zaimpregnowani na dźwięk Bożego Słowa, nie pozwalają, żeby ono weszło do ich wnętrza i zadają te dziwaczne pytania, jakim prawem to czynisz? Zamiast posłuchać tego, co on mówi, to myślą sobie, jakim prawem ty to robisz?
Jest w Ewangelii scena, którą bardzo kocham, zapisana u świętego Jana. Myślę, że skojarzymy ją bardzo szybko, gdy Pan Jezus rozmnożył chleb i rybki, no i oczywiście lud, obwołajmy go królem, bo to fajnie mieć takiego króla. Za darmo daje jeść, nie trzeba pracować, super. Więc tłum idzie za Jezusem. I Pan Jezus nie robi nic, żeby ten tłum przy sobie zatrzymać, tylko mówi, słuchajcie, chleb i rybki to był pokarm, który może nakarmić wasze ciała. To jest pokarm doczesny. Wasze ciała umrą. Wy musicie szukać pokarmu, który jest na życie wieczne. Pokarmu, który jest z nieba. To jest inny pokarm. I ten tłum mówi, nie, no to my nie chcemy. My chcemy chleba i ryb. My chcemy teraz, tutaj być nakarmieni i zaspokojeni. Jaki pokarm z nieba? I tłum zaczyna od Chrystusa odchodzić. I on pod wpływem tego gestu nie weryfikuje swojej nauki, tylko pyta apostołów, wy też chcecie odejść? Wy też macie mnie dość? Wy też nie chcecie mnie słuchać? I piękno tej sceny. Tłum odchodzi od Chrystusa, a Piotr naprzeciw tego tłumu, w stronę Pana Jezusa. Dokąd pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Bracia i siostry, ta scena się rozgrywa na naszych oczach. Przecież to widać. Przecież to macie w swoich rodzinach, przecież to macie w swoich różnych relacjach. Ludzie, którzy mówią Kościołowi bye bye, nie chcemy tego dłużej słuchać. Z różnych powodów tak mówią. Często mają te powody dla siebie bardzo przekonujące. I teraz, czy jest we mnie taka determinacja? Choćby wszyscy, których znam, odeszli, ja chcę słuchać tego słowa. Ja chcę tu być, bo ty masz słowa życia wiecznego. Jest słynna przypowieść ewangeliczna, która nam pomoże zobaczyć, jak wygląda nasza zdolność do przyjęcia Bożego Słowa. Myślę o przypowieści o ziarnie rzuconym w ziemię. Jak pamiętamy, to samo ziarno, tak samo doskonałe ziarno, pada na cztery rodzaje gleby. Owocowanie ziarna nie zależy od niego samego, bo ono jest zawsze takie samo, tylko od rodzaju gleby. Pamiętamy tę scenę? Pamiętamy tę przypowieść? Cztery przypadki. Najpierw ziarno, które pada na twardą drogę, zbita, twarda, zamknięta i odbija się od tej drogi jak ping-pong od ping-pongowego stołu. Oczywiście nie może wniknąć w głąb, ziarno niszczeje. Pan Jezus mówi, to są wszyscy niewierzący. To jest dramat, kiedy można słuchać nawet całe lata Słowa Bożego i w nie nie wierzyć. To jest dramat, kiedy można być księdzem, głosić Słowo Boże i w nie nie wierzyć. I ono się odbija od naszego życia jak ping-pong od ping-pongowego stołu, nie może przeniknąć do środka i nie może spowodować naszego nawrócenia. Drugi przypadek to jest ziemia w górach, powierzchowna ziemia, płyciuteńka. Ziarenko wpada, próbuje się zakorzenić i nie ma, pod spodem jest twarda skała. To są wszyscy ludzie powierzchowni właśnie. To są ludzie emocjonalni. To są tacy, którzy mówią, jak pięknie, jak super. W naszym kościele, jacy wspaniali księża, jaka piękna. I nic więcej nie ma. To wszystko pozostaje tylko w uczuciach. To nie osiada w głąb, nie dotyka mojej woli. Potem jest trzeci przypadek, dobra ziemia. Ziarenko się świetnie tam akomoduje, zaczyna wypuszczać pączki, ale okazuje się, że nie jest samo. Obok są inne ziarna, które rosną głębiej, mocniej, intensywniej. Ewangelia mówi, zagłuszają tamto. To są wszyscy ludzie, którzy mają dobrą, ale niestety słabą wolę i nie potrafią się przeciwstawić tym wszystkim pokusom, zagłuszaczom, które płyną ze świata. Z tych wszystkich głośników, z tych wszystkich mikrofonów, z tych wszystkich kabli po prostu nie potrafią. I znowu nie ma nawrócenia. I w końcu jest czwarty przypadek, to jest dobra ziemia,
dobrze zabezpieczona i jest plon 30, 60, 100 razy taka, jaka była możliwość. Cztery przypadki, gdzie ja dzisiaj jestem. Ja, bo to też jest o mnie przypowieść. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, musi się znaleźć w którejś z tych czterech grup. Czyli albo jestem niewierzący, albo jestem taki powierzchowniak, albo jestem człowiekiem o dobrej, ale słabej woli, albo jestem człowiekiem, który naprawdę przyjmuje Słowo Boże i temu Słowu podporządkowuje swoje życie. Warto to zobaczyć u siebie i warto zobaczyć, co się ze mną stało w ostatnim czasie. Na przykład w ostatnim roku. Mamy koniec roku, więc taki okres łatwy do ogarnięcia. Co się ze mną stało? Być może się okaże, że bardzo się pogłębiłem. Dzięki pracy nad sobą, współpracy z łaską Bożą, dzięki korzystaniu z sakramentów, dzięki codziennej modlitwie, bardzo się otworzyłem na Słowo Boże. Widzę, jak ono mnie przemienia. Ale może być tak, że zobaczę, że dobrze to już było. A teraz ping-pong, który się odbija od ping-pongowego stołu. Otwierać się na działanie Słowa Bożego, bracia i siostry, nic nas nie uleczy. I to Słowo, to oczywiście wiemy, że dociera do nas różnymi sposobami. No pierwszym i podstawowym jest to. Księga Słowa. Chyba byłem w pierwszym albo w drugim roku kapłaństwa, więc to będzie już ćwierć wieku temu, kiedy pojechałem na rekolekcję i tam zadano nam pytanie, co by powiedziała Twoja Biblia, gdyby dzisiaj umiała mówić? I to pytanie mi się wwierciło w serce. Tak bardzo, że ciągle tam tkwi. Co by powiedziała Twoja Biblia, gdyby dzisiaj umiała mówić? No, gdyby dzisiaj umiała mówić, to byłaby niezadowolona, bo jej zapomniałem. Zostawiłem ją w domu. Przez wydarzenia ostatnich dni, przez pośpiech, zostawiłem w domu. Tyle rzeczy zabrałem, ale Biblię zostawiłem w domu. Więc gdyby dzisiaj umiała mówić, to miałaby pewnie dużo smutku i żalu. Bo ja bym chciała być zawsze. Ja bym chciała, żebyś nie zapominał. Ja bym chciała, żebyś mnie nosił przy sobie. Co by powiedziała Twoja Biblia, gdyby dzisiaj umiała mówić? Nie pytam, czy mamy Biblię, bo to jest jasne, a co by powiedziała? Byłaby szczęśliwa, dumna, że jest Twoja, że jest dotykana, otwierana, czytana, całowana, przeżywana. Czy byłaby zazdrosna o jakiś gadżet, rzecz, relację, sytuację, sprawę, której poświęcam tyle czasu? Taką miałem kiedyś katechezę o znaczeniu Pisma Świętego. Czasami lubię sobie pobiegać. I kiedy jesteśmy w Jerozolimie na pielgrzymce, to mam taką swoją drobną przyjemność biegać wokół murów Starego Miasta przed wschodem słońca, jeszcze w nocy. Tam zawsze ciepło. Taka rundka jedna czy druga. Kto był w Jerozolimie, to z pewnością skojarzy. I któregoś dnia w czasie takiej porannej przebieżki podbiegłem pod ścianę płaczu. To było na granicy nocy i dnia, ale nocy było więcej niż dnia, jeszcze ciemno. Prawie pusto pod tą ścianą płaczu i stał tam nastolatek. Jak to zwykle, ubrany w dżinsy, flanelową koszulę, plecaczek, żyd, więc jeszcze jarmułka na głowie. I trzymał w ręku swoją Biblię. Pogniecioną, pomarszczoną. Trzymał się tej ściany, czytał i płakał. I tam nie było ludzi, żeby to robił pod publikę, jakiś kamer, jakiś flet, nie. I tak sobie wtedy pomyślałem, jak ja bym chciał tak kochać Biblię. Jak ja bym chciał mieć taką z nią relację. Żeby tak dotykało Słowo, które jest w niej zawarte. Oto Słowo Boże, oto Słowo Pańskie. Ale Pan Bóg mówi do nas także w inny sposób. Jednym z najważniejszych, o którym może nie myślimy na co dzień w tych kategoriach, jest nasze sumienie. Powie Sobór Watykański II, że sumienie to jest najtajniejsze sanktuarium, w którym głos Boży się rozlega. Mamy tu piękne sanktuarium ożarowskie, znamy inne sanktuaria, tłum ludzi do nich przychodzi.
Ale jest sanktuarium, do którego mają dostęp tylko dwie osoby. Bóg, ten, kto jest właścicielem tego sanktuarium, czyli ja. Każdy swojego. Sanktuarium naszego sumienia, gdzie głos Boży się rozlega. I ten głos się czasem rozlega jako prokurator. Ubiera się w czerwoną togę. Wtedy, gdy my próbujemy żyć nie po Bożemu. Przed innymi to jakoś schowamy i się nie zorientują, ale Pan Bóg przenika nas do szpiku kości. Właśnie ten miecz obosieczny idzie bardzo głęboko. Bóg widzi. I właśnie w takich sytuacjach z dna naszego sumienia rozlega się ten głos: uważaj. Uważaj, bo to, jak żyjesz, bo to, co robisz, bo to, czego pragniesz, to cię nie zaprowadzi do szczęścia. To jest dla ciebie niebezpieczne. Uważaj. I jest taka pokusa w człowieku, żeby ten głos wtedy zdławić, żeby nie mówił mi, żeby mnie nie niepokoił, nie denerwował. Mamy Rudolfa Hessa, komendanta obozów Auschwitz. Człowiek inteligentny. Dostawał od Führera medale i nagrody za to, jak potrafi być skuteczny i przedsiębiorczy w swoich obłąkańczych pomysłach. Wrażliwy. Mówią, że zakochany w muzyce Schuberta i Wagnera. Potrafił w niedzielne popołudnia zabierać swoją rodzinę na przejażdżki. Zakochany w swojej żonie i w swoich dzieciach. A w poniedziałek zakładał mundur, rękawiczki i szedł, żeby wykonywać swoją diabelską pracę. Inteligencja okej, wrażliwość okej, wszystko okej, ale sumienie zabite. Obudzi się ono dopiero w czasie procesu, gdy będzie prosił o spowiedź w wadowickim więzieniu. Jest, kochani, taki rodzaj milczenia sumienia, który nie ma nic wspólnego ze spokojem sumienia. To jest sumienie, które my zdławimy, żeby nie słyszeć, co Bóg mi mówi. I takie sumienie się obudzi dopiero na sądzie ostatecznym. Ale czasami to sumienie ubiera się w zieloną togę adwokata i staje w naszej obronie. Wtedy, gdy ludzie nas oskarżają, posądzają nas o rzeczy, których myśmy nie tylko nie zrobili, ale nawet nie pomyśleli. Wkładają nam intencje, które nigdy nie były nasze. Zrobiłeś, powiedziałeś, chciałaś. Nie, udowodnij. Jak mam udowodnić? Skąd wtedy czerpać pociechę? No właśnie z uspokajającego głosu sumienia. Święta Teresa Wielka mówi: największym dla mnie szczęściem jest to, gdy kładę się wieczorem spać i z wnętrza mojego sumienia płynie słowo: jesteś w porządku. Może być coś, co człowiekowi da większą radość? Co kasa, prestiże, stanowiska, nawet sukcesy? Czy to da większą radość od tego, że wieczorem kładąc się spać słyszysz ten głos: jesteś w porządku. Dzisiejszy dzień był w porządku. A pod koniec życia, jeśli to będzie życie, jeśli to będzie umieranie świadome, słyszysz: jesteś w porządku. To było życie przeżyte w porządku. Nikt nie da więcej. Głos sumienia, głos, zaglądajmy tam, kochani, do tego sanktuarium. Dwie osoby mają kluczyk. Bóg tego kluczyka używa. Czasem na czerwono, czasem na zielono. Czasem jako prokurator, czasem jako adwokat. Używajmy go i my. Bóg mówi do nas także przez Kościół. Można by, zwłaszcza dzisiaj, poświęcić temu całe rekolekcje. Zresztą każdej z tych spraw. Ale tylko przypomnę, że Pan Jezus powiedział do apostołów: kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. Oprócz Pisma Świętego, tą wspaniałą lekturą obowiązkową dla każdego z nas powinien być katechizm Kościoła. Papież Benedykt, kiedy napisał wstęp do katechizmu, taki jest żółty katechizm New Cat, który się ukazał z okazji Światowych Dni Młodzieży w Madrycie,
to we wstępie do tego katechizmu napisał: musicie wiedzieć, w co wierzycie. Musicie wiedzieć, w co wierzycie. Nie, kochani, dobrze byłoby, żebyście coś tam się dowiedzieli. Nie, musicie wiedzieć. Moi drodzy, jak my nie będziemy wiedzieć, w co wierzymy, jak nie będziemy wiedzieć, dlaczego Kościół tak naucza, dlaczego Kościół tak nas prowadzi, to różni mędrcy, w cudzysłowie, będą nami wywijać z prawa na lewa, będą robić z nami, co chcą, będą nam wciskać największe głupoty, a my za tym pójdziemy. Kiedy umierał ojciec Badeni, dominikanin, mistyk, to studenci dominikańscy przyszli do niego i mówią: ojcze, podpowiedz nam, jaka jest najbardziej mistyczna lektura, jaką ty przeczytałeś. A on mówi: katechizm Kościoła. Katechizm Kościoła. Kto was słucha, mnie słucha. Patrzmy w ten sposób na nauczanie Kościoła. Że to nie są jakieś kombinacje ludzkie, że to nie są jakieś wymysły, że to jest coś, co ma nam pomóc w dojściu do zbawienia. I wreszcie, moi drodzy, ten czwarty kanał, poprzez który Słowo Boże do nas dociera, to są zdarzenia naszego życia. Myślę, że jednym z większych błędów, jakie popełniamy w naszej chrześcijańskiej codzienności, to jest to, że myślimy sobie: tu jest moje dzisiejsze życie, a tu jest życie duchowe. I to może się czasem spotka, życie duchowe z moim życiem bieżącym. Ale tak generalnie to one sobie idą jakimiś niezależnymi torami. Nie ma czegoś takiego. To jest jedno życie. Karl Rahner, jeden z wybitnych teologów niemieckich, mówi: Bóg prowadzi nas do siebie z niezwykłą precyzją za pośrednictwem dnia codziennego. Dzisiaj Bóg prowadzi mnie do siebie przez zdarzenia tego dnia, przez moje sytuacje, w których jestem, przez rozmowy, które prowadzę, przez natchnienia, które posiadam. To wszystko jest jakaś mowa Boga, którą trzeba posłuchać, zinterpretować. Tak mi utkwiło to, co powiedział kiedyś kardynał Ravasi, jeden z wielkich ludzi współczesnego Kościoła, kiedy mówi: byłem małym chłopcem i szedłem z moim dziadkiem w któreś niedzielne popołudnie na spacer. Było cichuteńko. I nagle tę ciszę przerwał gwizd nadjeżdżającego pociągu, który po chwili znikł i znowu zrobiło się cichuteńko. Banalne zdarzenie, zwykłe zdarzenie, nic wartego uwagi. I on mówi: kilka lat później, kiedy rozeznawałem swoją drogę życia, nagle mi się to przypomniało. Tamto popołudnie i dotarła do mnie myśl, że moje życie na ziemi jest jak ten gwizd pociągu. Krótkotrwałe, wychodzi i znika. I pomyślałem sobie: przecież to nie może być wszystko, co Bóg mi daje. Przecież ja wychodzę z wielkiej ciszy Boga, żeby kiedyś do niej powrócić. I to spowodowało, że podjąłem drogę, by wejść na drogę życia kapłańskiego. Gwizd pociągu, bzdurka. A może być zinterpretowana jako mowa Boga. Więc kiedy obserwujemy i uczestniczymy w tym, w czym uczestniczymy, to dobrze sobie pomyśleć, co Bóg chce mi przez to powiedzieć. Przez to spotkanie, przez tą rozmowę, przez cierpienie, które mnie dotyka, przez sytuacje trudne i przez radosne, przez moje góry Tabor i przez moje góry Kalwarię, co Bóg chce mi powiedzieć. Nie, że tak, a zdarzyło się, a tam jest, przypadek, tam. Nie. Jakby interpretować życie głębiej. I moi drodzy, myśl ostatnia. Chodzi o to, żeby otwarcie się na Słowo powodowało też pracę nad własnym Słowem. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To znaczy, że możemy słuchać, ale możemy też wypowiadać Słowa. I pomyślmy sobie, czy moje słowo jest podobne do słowa Boga. To znaczy, czy ono jest takie, które daje ludziom pociechę, które kogoś podnosi, które kogoś wzmacnia,
który polepsza cudze życie. Ile jest tego słowa niepotrzebnego, powiedzianego za szybko, za głośno, nie w porę albo za późno. Żeby to zilustrować na konkretach, bo te przykłady, które tutaj podaję, to nie są z książki z kazaniami dla księży, tylko one są z doświadczenia. Ale miałem w krótkim czasie takie dwie historie, dwie opowieści. Młodego chłopaka, młodego mężczyzny, który mówi: wie ksiądz, na co ja czekałem całe moje dzieciństwo, żeby mi mój ojciec powiedział: synu, jestem z ciebie dumny. Wie ksiądz, ja na to czekałem całe długie lata. Synu, jestem z ciebie dumny. I się nie doczekałem. Nienawidziłem chemii, ale wiedziałem, że ojciec lubi chemię. To jak przyszła klasówka, rypałem całą noc. Nauczyłem się tego, jak mogłem najlepiej. Napisałem, co trzeba było. Potem, kiedy spojrzałem na wynik, tata będzie zadowolony. Przyniosłem mu, spojrzał. Mówi: -5. Zawsze musi być minus. Wtedy 6 jeszcze nie było. -5. Zawsze widział minus. Jak tego słuchałem, to pomyślałem sobie, to jest tak trudno powiedzieć. Synu, jestem z ciebie dumny. Ktoś jest ojcem i tak trudno mu przychodzi powiedzieć takie zdanie? 5 sekund przecież to zajmuje. A ludzie czekają na takie zdanie czasem 50 lat i się nie mogą doczekać. I jakby po drugiej stronie ta kobieta, która mówi: wie ksiądz, co sprawiło, że ja przestałam pić? No, alkoholiczką jasne, będę do końca życia, ale co sprawiło, że przestałam pić? Jak po kolejnej akcji leżałam w domu na podłodze cała w żygach i przyszedł mąż, uklęknął koło mnie i mówi: kochanie, ty się jeszcze podniesiesz i ja ci w tym pomogę. Ja w tych żygowinach, a on mi tu: kochanie, ty się jeszcze podniesiesz. I to zdanie przebiło się przez ten mój pijany mózg, doszło do środka i zaczęło pracować. Potem oczywiście była terapia, było AA, były modlitwy o uzdrowienie, ale to zaczęło pracować. I ja mu to napisałam na grobie. Przeze mnie się zwinął. Ja mu napisałam: kochanie, podniosłam się. Dziękuję, że mi pomogłeś. Ludzie, jak mnie widzą na cmentarzu koło tego grobu, to mówią: czy to z jakiegoś wiersza? On wie i ja wiem. Jedno zdanie, którego nie było, a które mogło być, żeby temu chłopakowi niezwykle polepszyło życie. I jedno zdanie, które było, a którego mogłoby nie być i by tę kobietę zabiło. Pomyślcie o tym na tydzień przed Wigilią. Może warto zamiast tych tradycyjnych życzeń wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i bogatego gwiazdora, czy kto tam przychodzi w Ożarowie w Poznaniu gwiazdor, może zamiast tego jak przytrzymać tę dłoń, przytrzymać to spojrzenie i powiedzieć: jestem z ciebie dumny. Ty się jeszcze podniesiesz. Dziękuję ci. Lub coś innego, co podyktuje serce. Może właśnie o takie Wigilie by chodziło. O słowo, które płynie ze słowa i które polepsza człowiekowi życie. Pomyślcie o tym na tydzień przed Wigilią. Amen.